początki, jak to zwykle bywa, kto wpadł na pomysł, jak to się zaczęło wszystko, czyli cała zabawa od początku. No, zabawa od początku, tak. Trzeba było sięgnąć prehistorii. Proszę bardzo. Muzykę wyssałem z mlekiem matki, a raczej ojca, bo mój tata jest muzykiem amatorem, który... To jest też właśnie ciekawa historia, dlatego mówię o prehistorii, bo on zaczynał w ten sposób, że poszedł do kina i zobaczył film, już teraz nie pomnę nazwiska, grającego aktora na gitarze, który... No, film muzyczny, prawda, tak, zabawiał tam na ekranie ludzi. I to tak go po prostu uderzyło, chłopak, dorosły chłopak, który mieszka na wsi, tak, i no, normalnie pracuje jako rolnik. Tak. Zresztą to też ciekawa osoba, bo nasza rodzina pochodzi z Kresów, stąd nazwisko Kłujszą, to jest powiat oszmiański pod Wilnem, obecnie Białoruś. Dziadek tu przyjechał, jak miał 40 lat i dostali gospodarstwo pod Błędowem, zresztą po bracie Messerschmitta, tego, który budował samoloty w Niemczech. No ale wracając do tej historii, tak go to uderzyło, że zarobił sobie na gitarę, pojechał, kupił gitarę. To były czasy, wczesne lata 60. Więc w ogóle wybuch tej muzyki, prawda, tak, gitarowej, Beatlesi i tak dalej, no to w Polsce tak samo. No i tak to się potoczyło. Brał gitarę na plecy, wsiadał na motor, jechał na zabawę gdzieś tam wiejską, a tam wtedy wiadomo, grały zespoły typu bębenek, akordeon, skrzypce, prawda? Tak. Jeszcze nogą. Tak, i śpiewało się do tuby takiej, żeby było głośniej, z kartonu. No i ojciec wyciągał gitarę gdzieś tam na zapleczu tej zabawy i grał znane melodie. No to był efekt taki, że stawiali go gdzieś tam na pieńku jakimś, żeby był wyżej. On grał na tej gitarze, ludzie się bawili dookoła. No i go potem szybko przenieśli z tego pieńka na scenę. Potem tata pracował w PKS-ie. Tam był taki zespół, jak to bywało w zakładach pracy. Tak. I jeździli po różnych przeglądach. No i stamtąd to się dopiero zaczęło tak już na poważnie, bo tata tam kupił z demobilu jakiś sprzęt, potem się znaleźli muzycy. No i on jako muzyk amator, powiedzmy tam na tej gitarze, może grał średnio, ale miał bardzo dobrą rękę do organizacji. Tak, założył zespół, miał sprzęt. Potem ja oczywiście wzrastałem w tej atmosferze zespołowej. Już teraz to zanika, może tak dokładnie nie pamiętam tego zapachu, ale ten sprzęt, jak wracał z tych chałtur, taki okurzony tym kurzem tam z parkietu, przesiąknięty zapachem sałatek weselnych i wódki. Ja potem gdzieś tam na próbie siedziałem w kąciku i po prostu sobie wąchałem, jak ten sprzęt pachnie, i słuchałem, jak tata gra. Bo ojciec mówi: słuchaj, ja mam tyle tej roboty tutaj, że ja nie obrabiam. Mówi: dawaj zespół, będziesz miał robotę. Ja faktycznie, miałem 17 lat, chłopców ze starszej klasy ściągnąłem, a tam byli różni ludzie, bardzo, zresztą później robili kariery, nawet muzyczne. I ich zorganizowałem w zespół i na zabawy. I tak się zaczęło. Potem stworzyłem duet elektroniczny, taki pierwszy w latach 80. na tamtym terenie. Tutaj zamieszkaliśmy z żoną w 94 roku. To z tego terenu też poznawałem muzyków i już się wtedy zaczęło granie na poważnie, to już było na studiach, w pubach w Warszawie, na imprezach okolicznościowych, na festynach, na eventach firmowych rozmaitych. No, graliśmy na bardzo wysokim poziomie, taki coverowy zespół grający na bardzo wysokim poziomie. Potem zaniechałem tej działalności w tych zespołach coverowych, tylko zająłem się komponowaniem muzyki u siebie tutaj w studiu. Ambicją ojca było wychowanie muzyka zawodowego. A że wtedy to już się zmieniła sytuacja, muzyka stawała się elektroniczna w latach 80. Ja poszedłem tutaj do technikum w Piasecznie. To się okazał bardzo dobry ruch, bo potem mogłem łączyć muzykę z elektroniką. Ale jakie to technikum było? Technikum elektroniczne. Aha, tutaj to, co jest na wiadukcie, ono kiedyś miało bardzo, bardzo zresztą dobrą opinię. To było jedno z najlepszych techników
Żeby się dostać do niego, to trzeba było zdać egzamin i było 125 osób na 25 miejsc. No i to były ciężkie egzaminy, ja je zdałem. No, poznałem Elę Zawadzką, to jest taka znana osoba specyficzna, żona Jarka Zawadzkiego, brata Krzysztofa Zawadzkiego, lidera zespołu Walk Away. Jarek Zawadzki to jest świetny muzyk, który gra z Wodeckim i prowadzi studio S7 w Zalesiu Dolnym, ale to była też fajna historia, bo Ela była świetliczanką, ja przyniosłem taki pierwszy instrument elektroniczny swój. To w ogóle był szał, ja miałem wycieczki tam do internatu, do pokoju, żeby pokazywać to. Tak. Potem ustaliłem godzinę odwiedzin, bo nie mogłem się obrobić. No ale to było tak, że tata zamiast kupić materiał na dom, to kupił synowi instrument za $1000, równowartość 2,5 tysiąca marek. I co to no to była Yamaha tam, jakaś PSR 6100, ale no to na tamte czasy to niesamowita maszyna. To też świadczy o moim ojcu, jaki to wariat na temat muzyki, prawda? No ale to znaczy też, że coś zobaczył w panu, bo tak to... No tak, inwestował cały czas. No i to tam na świetlicy jakiegoś Stachurę żeśmy grali, coś tam. Ja potem akompaniowałem w kabarecie na tym instrumencie. Tam poznałem żonę swoją, potem stałem się przez to aktorem też, bo zdaliśmy egzamin eksternistyczny aktorski. I wiele lat z tego się utrzymywaliśmy, że jeździliśmy w objazdowym teatrze. Ale wracając do tej Elżbiety, tam była fajna sytuacja, no bo na świetlicy ona tam bada, kogo by tam zatrudnić do tych różnych artystycznych przedsięwzięć. No i ja z taką dumą mówię, no mam taki instrument Yamahy PSR 6100, a ona mówi do mnie, słuchaj, ty mi tu nie szpanuj, bo mój mąż gra w Norwegii na co dzień w zespole i ma jakąś tam Yamahę DX7, Rolanda D50 i coś tam miała wtedy tak od razu tak usiadłem, taki malutki się zrobiłem. No i tak poznałem Elę i Jarka. Niesamowici ludzie, bardzo fajni, opiekuńczy, no, zawsze pomocni we wszystkim, do dziś. Do dziś jest wsparcie, Jarek zresztą ze mną i grywa, i nagrywamy płyty wspólnie. Ale wracając do tej Eli, no i dzięki niej, ona mówi, wiesz, ja skończyłam muzykologię. Jarek też. Zresztą na byłym ATK-u, teraz to jest Stefana Wyszyńskiego uczelnia, ale tam jest wydział muzykologiczny. No i ponieważ ja nie miałem szkoły muzycznej średniej, a tutaj na przykład na uniwersytecie jest wymagane, wystarczyło po prostu zdać bardzo dobrze egzamin praktyczny i teoretyczny muzyczny. Zostałem się na muzykologię i stałem się dzięki temu zawodowym muzykiem. No, aktorem stałem się przez muzykę. Byłem najpierw, to była też śmieszna historia, bo właśnie ta Ela Zawadzka mówi, a tu kabaret jest taki, chyba z Piotrem Nowakowskim, który był reżyserem, on robił tam akademię w szkole. I ja jako aktor, jaki taki tam no, uczeń zdolny wszedłem do niego, mówił, a ty grasz, to wiesz co, ja mam taki kabaret prowadzę, to może byś nam zaakompaniował. Ja mówię, dobra, no i przez chyba 2 lata w ogóle tylko byłem akompaniatorem, a moja rola teatralna aktora to polegała na tym, że wnosiłem walizkę jako lokaj do blackoutu, do sketchu. Halabardy też, bo do Halabardy doszedłem, bo robili spektakl teatralny, w którym moja żona grała główną rolę. I mówią, słuchaj, nie mamy kogo obsadzić w roli wartownika. Ja mówię, dobra, zagram. I chodziłem z Halabardą właśnie. No ale potem się okazało, że robiłem to nieźle. Zacząłem dostawać rolę w kabarecie. I potem od razu awansowałem na Królewicza w następnym spektaklu. Proszę. Scenariusz napisała żona wspólnie z Piotrem Nowakowskim. No ale trochę przez tutaj koneksję rodziny. Nie, to dopiero zaczynaliśmy być razem ze sobą. Aha. Nie byliśmy razem jeszcze wtedy. Taka anegdota. Zespół elektroniczny, nazwa, no nieważne jaka, Tomek powie, ale zażartowali sobie, że powinni się nazywać The Zipplers. Bo obydwaj zeppelini. Transtronik się nazywa. Ale potem właśnie Tomka nauczyłam mówić. Aha. Prawidłowo, no i już Zeppelers, tak. A to też walka, bo... Ładnie, nawet to... Ładnie, moim zdaniem dobra. Tak, mój przyjaciel też zeppelini. Ja się oduczyłem, mimo tego, bo miałem wadę zgryzu, którą usunąłem zaledwie 3 lata temu, sobie wyprostowałem zęby, ale to było wyzwanie naprawdę, żeby z taką wadą, ale udało mi się nawet do tego stopnia, że ponieważ ja mam silny, mocny głos,
A wiadomo, jak graliśmy te bajki dla dzieci, to wychodziłem czasami i stawałem na widowni przed 500-osobową widownią. Tak, tak. Rozdartych dzieciaków. Tak. Musiałem się przebić, nie? No i ci agenci, którzy nas sprzedawali, mówi: Tomek, to ma dykcję. Ja po prostu też nadrabiałem tą siłą głosu swoją, nie? No ale to świadczy też o tym, zawsze to podkreślam, że to jest zachęta taka dla wszystkich, że chłopak z mojego miasteczka może coś w życiu zrobić uporem, siłą. No, a potem to były różne zespoły, kabaret właśnie, były przedstawienia teatralne, komponowanie muzyki do spektakli, do żony spektakli zrobiłem bardzo dużo muzyki. Dostałem też nagrody różne na festiwalach. Ewa jest znaną działaczką tutaj, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą w Piasecznie, w Domu Kultury. Została odznaczona przez ministra też. Fajnie, dobrze. Jak to się zasłużony? Działacz kultury. To kiedyś było działacz kultury, a teraz to nie wiem, czy działacz. Zasłużony dla kultury? Dla kultury polskiej, czy coś takiego. No tak. Miał 35-lecie pracy. Duży artykuł się ukazał z żoną. Robi bardzo dobre rzeczy, bardzo dobre. Naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Przez 3 lata zaszyłem się na takim 8-hektarowym terenie. Tam chciałem stworzyć centrum kultury między Kozińcami a Zwoleniem, blisko Czarnolasu, blisko Muzeum Fajnie. Kochanowskiego. Ale nie, ale to jest... Tak. Jeszcze ogród to jest taka moja pasja. Przesadzenie. Ja też to lubię. Uwielbiam. Ja tam te 8 hektarów, wie pan, że ja z własnymi rękoma wykarczowałem. No tam potem przy pomocy koparek i ciągników. No tak. Ale przez 3 lata i na początku spałem w ogóle na mrozie, tam nie było ogrzewane i tak dalej, to stałem się drwalem, karczownikiem. Tak. Przestałem liczyć krzewy, jak wsadziłem 700. No ładnie. To przestałem już, potem już wsadziłem dalej, już nie liczyłem. Boże, to tam już las jest prawie teraz. No tam jest fajny teren w tej chwili zagospodarowany, ale przyszedł kryzys. Do nas to dotarło tak w 2009 roku, tak ostro. I ja tam prowadziłem takie łowisko specjalnie, bo tam jest duży staw. Bar, ale też wybudowałem scenę, na której grałem. Tam takie festyny organizowaliśmy, żona przyjeżdżała z dziećmi, organizowaliśmy do tych działań artystycznych, angażowaliśmy tamtejszą młodzież, działaczy różnych, fajnie to szło. No ale niestety przyszedł kryzys i trzeba było stamtąd uciekać. Zostałem poproszony o napisanie muzyki i utworu do takiego nowego serialu, który wchodzi do telewizji. Tak? Gdzie się nazywał miłość.pl, wchodzi na antenę, na stopklatce od listopada. No i spełniło się moje marzenie, bo zawsze marzyłem, żeby pisać muzykę filmową. żona tam jest lektorem, śpiewa tę piosenkę, bo ma piękny głos. Wszyscy się zakochują w tym jej głosie. To prawda, taka rodzina. Czy dzieci też grają i śpiewają? Czy mają wspólnego coś, bo tak, syn młodszy gra na gitarze, fajnie. Starszy na klawiszach i na basie, to jest DJ-em. Znanym w okolicy, więc ma coś wspólnego z muzyką. No i prawą ręką żony w grupach teatralnych i też tam działa. Pomaga nam zresztą, zajmuje się wideo, bo skończył szkołę filmową. I ma na imię jak? To jest starszy. Zimowit. Starszy jest Zimowit, a młodszy? Krzesimir. Tak, to miał być staropolskie imię pasujące do nazwiska. Będzie miał przetartą drogę, Krzesimir. Ja dam sobie Dębski, proszę bardzo. Tak. Filmem się zajmuje syn starszy i skończył też wiedzę o teatrze na Akademii Teatralnej. Fajnie. No także taka rodzina artystyczna. Artystyczna, tak. Od najstarszych pokoleń. Ponieważ przyszedł kryzys, musiałem powracać i szukać pracy po prostu. I znalazłem pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli. Tam byłem takim człowiekiem od wszystkiego, można by powiedzieć. I zajmowałem się nagłośnieniem, i robiłem jakieś prezentacje wideo, i uczyłem dzieci w grupach teatralnych, na indywidualnych zajęciach muzycznych. No ale ponieważ jestem duszą niespokojną, zacząłem proponować pani dyrektor różne rzeczy. Między innymi z Iwoną Manista-Kutryś, też znaną tutaj taką wokalistką i muzykiem z tego terenu. Ona mi zaproponowała, żeby coś zrobić. Zdałem takie koncerty jakby takie inaugurujące
takie recitale, dwa. I ona przyszła, posłuchała, ja tam grałem na różnych instrumentach, na gitarze, na klawiszu, na saksofonie śpiewałem. No i jej się to spodobało, mówi, słuchaj, musimy coś razem zrobić. I ona przyniosła mi taki scenariusz amerykańskiego reżysera, osadzone w latach 70. dzieło. No i mówię, to słuchaj, no to robimy adaptację, żona pisze scenariusze do swoich grup, no to nam to zaadaptuje i zrobimy spektakl. I żona rzeczywiście napisała świetną sztukę współczesną, opartą na realiach polskich. W tym czasie powstała sztuka Adam przez 2M. Graliśmy w takim duecie z Iwonką. Zagraliśmy kilka spektakli, były fule po prostu tam w Starej Wicznej. I już dochodzę do sedna, bo drugim pomysłem, i to też ciekawa sprawa, bo ja dając te recitale zauważyłem pewną taką regularność. Ja grałem, bo grałem różne rzeczy tam na gitarze, nawet cygańskie, jakieś tam potem swoje kompozycje, takie elektroniczne, tam na instrumentach klawiszowych, na samym pianie grałem na przykład. No wszystko ładnie, pięknie, ale do dwóch utworów, czy do jednego już nawet nie pamiętam, brałem saksofon. I nagle po prostu był szał na widowni. Niesamowita sprawa w ogóle. I potem gratulacje, pani sekretarz przychodziła, pani dyrektor, pani wójt. Panie Tomku, niech pan jeszcze coś zagra na saksofonie. I ja wtedy stawałem już, tam nie było publiczności, tylko były te osoby już zgromadzone na końcu. Pan starosta, pani wójt, ta cała świta została na koniec. Niech pan nam jeszcze coś zagra. Ja stawałem w tym kółeczku i grałem solo na saksofonie i było wow, jak pięknie, nie? Tak. Kurczę, no to trzeba chwytać to po prostu. Jasne. I coś robić, nie? Tak, jest kierunek. Po prostu no, ten żywy instrument dęty po prostu takie niesamowite oddziaływanie ma, że no, trzeba coś robić z tym. Idę do pani dyrektor, mówię, pani dyrektor, no to co by było, jakbyśmy spróbowali Big Band zrobić tutaj w Domu Kultury? A pani dyrektor mówi, panie Tomku, ma pan zielone światło. To jest ta sama pani dyrektor, co dzisiaj jest. Tak, pani Jolanta Walentyna Sobolewska. Proszę bardzo, no to dajemy ogłoszenia do prasy, gdzieś tam w gablotach i tak dalej. To był początek roku 2013. Robimy takie spotkanie. Zaczynają przychodzić. Zaczynają zgłaszać się ludzie. Tak. Jest tych muzyków iluś tam kilku. No to dobra, to robimy zespół. Ustaliliśmy terminy prób i zaczynamy. No ciężkie były to początki, bo tak, rzeczywiście chciałem stworzyć prawdziwy big band. Tak. Ale się okazało, że tak. Trzeba odpowiednie partytury, nuty. Trzeba to pisać, tak, bo ja chciałem, no jakoś zaadoptować jest ciężko, bo to są przypisane na różne duże składy, prawda? Tutaj przychodzi trzech tych dętych, a nie 16, tak? No to wiązało się to z pisaniem nut, trzeba było się uczyć pisać nuty w programach komputerowych, drukować, uczyć się tego wszystkiego, transpozycji, bo taki tu strój B, tu strój S, taki, to transpozycja. No na początku pierwsze próby były bardzo ciężkie, trudne było poprowadzenie tego wszystkiego, żeby mimo tego, że... A to przychodzili amatorzy się zgłaszali, czy muzycy zawodowi? Różni. I zawodowcy, i amatorzy. Nawet był taki pomysł na początku, żeby to prowadzić z Jarkiem Zawadzkim. I byliśmy już na rozmowie u pani dyrektor, ale Jarek niestety poważnie zachorował na kręgosłup i był uziemiony przez ileś miesięcy. Ja to musiałem sam ciągnąć, a potem przyszedł kryzys w gminie Lesznowola finansowy. Tak. I już nie było mowy o tym, żeby zatrudniać nowe osoby, musiałem to sam ciągnąć. No i tak na początku to było takie raczej kółko muzyczne, można by powiedzieć. Zbieranie nut, szukanie standardów. Jedne osoby przychodziły, przynosiły jakieś fajne nuty na przykład, które ja opracowywałem, odchodziły. Standard zostawał, osoba poszła, przychodziła następna, przynosiła następne standardy fajne, odchodziła, tak. Ja tam jakieś swoje rzeczy, które kiedyś grałem w zespołach, też wykorzystywałem. No ale to zaczęło się tak fajnie nam rozkręcać. Zaczęliśmy dawać koncerty. Ale to już był Big Band dla frajdy? Tak, od samego początku pomysł był taki, tak się nazywał. Tak się nazywał? Tak się nazywał, tak. Teraz się śmieję, że to została Big Banda, a nie Big Band. Tak, bo ja się zastanawiam, bo mówię tak, Big Band dla frajdy naszej, dla frajdy waszej, no dla frajdy w ogóle. Tak. No tak, w ogóle taki miał być pomysł, zamysł taki, że ludzie przychodzą i grają to, co lubią, fajne.
zresztą dzisiaj, zawsze tak było, że byłem w takim wyścigu szczurów, nie, z tą muzyką. Zresztą tragiczne to były losy też, bo na przykład graliśmy w naprawdę fajnym tym duecie elektronicznym i to nie były takie czasy, że tak jak teraz się kupuje MP3 albo jakieś MIDI file się gra. Nie, mieliśmy sekwenser, który kupiliśmy na spółę, dwa syntezatory. Siadało się i wszystkie hi-heciki, gitarki, wszystkie się wbijało z klawisza samemu. Jasne, nie? To, było, tak. To był, nas, to był tak. Przetworzony jakby jasne. Materiał przez nas, tak? Myśmy to robili. Ale potem na zabawę weszły i graliśmy na zabawach fantastyczne rzeczy. Pet Shop Boys, Depeche Mode. No też takie fajne jak rzeczy jak London Beat, czy tam jakieś inne tego typu, czy Modern Talking. Ale potem po prostu tak to się zeszmaciło, za przeproszeniem, bo weszło Disco Polo i wyszły takie po prostu teksty, takie, taka muzyka, taka prościzna. No ja i nie rozumiem tej muzyki kompletnie. Ja nie też rozumiem ludzi, nie rozumiem tego. Ale to jest taka prosta zasada, że no, lubimy się kiwać i dobra, i się wszyscy kiwają. No. Przecież niech pan zauważy, że każdy z nich wyskakuje, pierwszy tekst do ludzi to jest: jak się bawicie? Ręce do góry? Dlaczego ręce do góry? No, no. Kiwamy się? Skoczymy? Tak, po prostu. Ja cytuję, bo ta muzyka, no to okej, okay, no ja rozumiem, prosty rytm, ta, prosty beat, ale zawsze cytuję refren, który musiałem śpiewać z zespołu Fanatic. Wsiadła do pociągu do Zakopanego, coś tam, córka leśniczego. Włosy marchewkowe i nos cały w piegach. Nogi jak ogórki wyrobione w biegach. Z takim akcentem, nie? Tak. I najlepszy jest refren. Witaj mała, o, bye bye, ti 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 tum 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 tum. Spadaj mała, o, bye bye, no po prostu nie da się, no, no to jest taka żenada, no bo trzeba nie mieć wstydu. Tak, no ja rozumiem, że tam teraz te utwory, które są w tej chwili na topie, no to się troszeczkę też, no jakaś tam jesteś szalona, czy tam ona tańczy dla mnie, no okej, no to jest na jakimś tam poziomie, nie ma po prostu jakichś wpadek takich, no ale takie rzeczy wchodziły wtedy. Tak. I ci ludzie... Nadal są. No, nadal bywają takie żenady. Tak. No i tak. I potem przychodzą tacy ludzie, a zobacz, ten to cwaniak, on sprzedał milion płyt, nie? Tak. A ja mówię, no i co z tego, tak? Stąd też ta nazwa, bo tutaj nie ma ścigania się po prostu z, nie wiem, z rynkiem, z modą. To właściwie jest unikat, można by powiedzieć, takie granie, nie? Też składy, no ja grałem w składzie czteroosobowym, maksymalnie pięciu. Dlaczego? Bo chodzi o kasę, nie? No tak. A tutaj nie ma. My graliśmy, zdobyliśmy nagrodę, tam stoi na kominku, nagroda w publiczności na festiwalu Wolpreza w Piasecznie w tym roku. I graliśmy tam w 9 osób, w składzie 9-osobowym. Fajnie było, 4 dęte instrumenty, 2 gitary. Nie, ale widać, że to, co robicie, sprawia wam autentycznie frajdę, bo jakbyśmy patrzyli, prawda, nawet pełen luz, cudna zabawa, lubimy to, co robimy. No to chodzi, a teraz jeszcze drugiego perkusistę wzięliśmy do zespołu. Nie, bo się okazało, że osób jest na widowni, a my jesteśmy tutaj, my się bawimy. Tak, to nie ma, ja, bo dla mnie może być jeden słuchacz, ale nawet jak nikt nie przyjdzie, to i tak będziemy się fajnie bawić. No tak. Także... Ale przez to jest to właśnie, ja mam nadzieję, że to widać, że jest to po prostu autentyczne Teraz jesteśmy w takim bardzo fajnym momencie, bo to już od początku tego roku już przestała być zabawa, nie? Taka no nie tylko, o może tak, nie tylko. Bo zabawa jest cały czas. Jest zabawa, frajda. Przestała być zabawa, bo wyszliśmy też poza GOK, przez Gminny Ośrodek Kultury, któremu bardzo dużo zawdzięczamy, bo ja jestem tam. Pani dyrektor tam asygnuje jakąś kwotę, ja tam prowadzę ten zespół i tak dalej, no to tam daje nam duże możliwości, prawda, rozwoju. A atmosfera jest, ja sam odczuwam to, na przykład wsparcie pani wójt ogromne, i pani dyrektor, ale i pani wójt ogromne, dzięki prawdopodobnie przychylności pani wójt, dlatego, że to się tak podoba, no to możemy dalej się rozwijać, jest ta propozycja płyty i tak dalej, zresztą nawet pani wójt zaprosiła nas na urodziny swojej koleżanki i ściągnęła mnie z nad morza, bo my robimy z żoną takie obozy artystyczne dla dzieci co roku. W lato robimy letnie wyjazdowe, w zimie robimy takie zimowisko.
gdzie dzieci tam robią taki spektakl, uczą się różnych rzeczy związanych z teatrem i nawet śpiewać i szermierki, różne rzeczy. Tak. Była tak zaangażowana, że mnie ściągnęła z nadmorza, żebyśmy my tutaj zagrali po prostu i poznaliśmy tam bardzo fajnych. My gramy, a tu nagle okazuje się, że tam przychodzi pan Emilian Kamiński, pan Michał Bajor. Nie widziałem, ale podobno pani Agata Młynarska była. Potem ludzie do nas przychodzą, proszą wizytówki, bo im się podoba, bo fajnie, nie? No to, no jasne. To jest ogromne wsparcie, no. To jest taki pomysł w ogóle, nie? Żeby nas pokazać. Ja byłem ogromnie wdzięczny i cały czas jestem bardzo wdzięczny pani wójt i pani dyrektor. Zaczęliśmy od początku tego roku, zagraliśmy Sylwestra, fajny wyjazd też integracyjny przez to trzydniowy. No i zaczęliśmy grać też koncerty takie, zagraliśmy w Piotrkowie, poznaliśmy takiego pana Dolecińskiego Marka z zespołu Fakiry, to taki folkowy zespół, który się trochę w nas zakochał, można by powiedzieć, nas zaprasza do tam różnych takich przedsięwzięć swoich. Graliśmy na Rynku w Piasecznej, bardzo odpowiedzialny koncert, bo to był, no tutaj było mniej publiczności, ale na Rynku w Piasecznej, no to tam jest ta duża scena, rynek, centrum miasta, przychodzi masa ludzi, w knajpkach tu, tam siedzą. No i daliśmy bardzo fajny koncert, też bardzo fajnie to zostało odebrane. A pani dyrektor wpadła na pomysł, żebyśmy nagrali płytę do końca roku. I też zwiększa frajdę w graniu to, że zaczynamy grać moje autorskie kompozycje. Nie? I to jest fajne, no naprawdę, bo to, no bo to jest jeszcze bardziej autentyczne. Tak na marginesie to może niektórych ludzi odstrasza to, że my mówimy, że gramy jazz. Tak. A tak na dobrą sprawę to jest granie znanych, fajnych hitów, oczywiście, starych, z elementami improwizacji. Tak. I tylko tyle. To my z jazzem nie mamy w zasadzie takim stricte jazzem wiele wspólnego, bo nawet nie chcemy. Bo my chcemy po prostu, żeby to było wpadające w ucho. Ludzie tańczyli, na przykład w Mysiadle graliśmy, to było Puszczanie Wianków. Tak, graliśmy tam. Fantastyczne było tam, bo tam ludzie tańczyli do tych wszystkich numerów, ale no jak nie tańczyć do hitów Franka Sinatry, czy Louisa Armstronga, które kiedyś ludzie traktowali jako po prostu znane hity, nie? Znane melodie. Nawracając do zespołu, fajny też jest taki moment, bo przyszło kilku bardzo zawodowych muzyków. I to jest tak, że ten trzon w zasadzie zespołu to jest właściwie 4-5 osób, które bez przerwy przychodzą na próby. Tak. Nie? I to są muzycy, którzy mają bardzo dużo wspólnego z muzyką. Niektórzy są amatorami, niektórzy są po szkołach muzycznych, inni ci amatorzy mają już wiele lat za sobą nauki prywatnej czy praktyki muzycznej. I cały czas, że tak powiem, poziom windujemy w górę. Nie? Bo my, no co to dużo ukrywać, na początku jak zaczynaliśmy, to tego improwizowania żeśmy się uczyli. Graliśmy fajnie, ale improwizować tak średnio nam szło. Ale przez to, przez upór, przez pracę i przez takie ogromne zaangażowanie, bo ja podziwiam chłopaków naprawdę za zaangażowanie. Oni tutaj w tygodniu są na próbie w Mysiadle, a w sobotę na rowerach przyjeżdżają do mnie na próbę. I wszystko jedno, jaka temperatura. Ale to świadczy o klimacie, jaki panuje w zespole, że jest fajny. No podkreślają to, że jest fajny klimat, nie? To też jest bardzo miłe. No, że... tak. Ja zresztą staram się dbać o nich, jak mogę. Tak na dobrą sprawę ja na tym nie zarabiam. Ja w tej chwili bardzo dużo wkładam pieniędzy. Jakiś nagrywamy koncert, robię skrót, zamieszczam na Facebooku, płacę za reklamę, bo chcę, żeby to było... Ale mamy bardzo dobre wyniki dzięki temu. Bo się okazuje, że na przykład pani dyrektor spotykając się ze mną mówi, że ma dwa flagowe zespoły w Gminie Ośrodku Kultury. Zespół Tęcza, który w tej chwili obchodzi 15-lecie i... 30-lecie. No to nawet jeszcze bardziej. I zdobył mnóstwo laurów na rozmaitych festiwalach, a my gramy 3,5 roku, działamy 3,5 roku i jesteśmy drugim flagowym zespołem. Tak. Ale skąd to się to bierze? No, z tego, że cały czas działamy, jest strona internetowa, staramy się zdjęcia zamieszczać, stąd też pomysł, dziękuję, że pan się zgodził na to, żeby nakręcić wywiad, bo to też jakiś ślad zostawia. Pan ma na coś czas jeszcze poza muzyką, czy jakieś hobby ma, co się robi? Znaczy, to jest pasja, to jest całe życie. Tak, muzyka. Muzyka, tak. I wszystko, co dookoła tego. Macie tam właśnie w Goku?
Mieliśmy obie w Starej Wiśni, teraz mamy w filii w Mysiadle. A w Mysiadle, tak. A w soboty w domu. A w soboty, w domu. Że ona z takimi dużymi oczami patrzy, bo już ma dość po prostu. I cały dzień mam dzikie ryki końskie. Fajnie. Tak. Bo frajda jest duża. No, frajda jest duża, to tak. Słychać, widać. Tak. Przestrzeń pytam w locie.